w tym roku, ale w kalendarzowym, ale nie pierwszym w roku szkolnym. Do tej pory edukacja medialna z takim głównym nastawieniem na SPE, a teraz już troszeczkę zmieniamy. Zostajemy dalej w temacie edukacji medialnej, ale ukierunkujemy się w zupełnie inne nurty i o tym opowie wam już Monika jako nasz ekspert. I nawet powiem wam, bo fajnie zawsze rozmawiamy z Moniką też przed chwilę i ona tak do mnie mówi, że będzie taki psychologiczny i tak dalej, tak? Tak było, Moniko? Tak, I właśnie, że nie narzędziowo, ja jej tak właśnie mówię, że no to świetnie, bo narzędziowo to ja sobie ogarniam wszystko, a mi często brakuje właśnie jakiegoś takiego, tej mądrości, takiej Moniki, której chętnie słucham, mam nadzieję, że również z wami i zawsze wzbogaca gdzieś tam moją wiedzę, bo narzędziówkę jak najbardziej sobie ogarnię sam, a czasami lepiej po prostu posłać mądrzejszych. Dlatego, moi drodzy, ja już więcej nie będę mówił, dodam tylko, że dzisiaj z Moniką się widzimy po raz pierwszy w tym roku. Kolejny raz zobaczymy się z Moniką dopiero w marcu, bo w lutym dostała wolne. Tak zwane. Umówiliśmy się, że my w lutym... Mamy ferie. Ona... Tak, bo mamy ferie po prostu w lutym i tyle na tym i robimy sobie po prostu taką przerwę feryjną i rzeczywiście tak będzie, wrócimy do was po prostu w marcu i Monika będzie 11 marca, ale spokojnie jeszcze, jeżeli ktoś by chciał odwiedzić nas za tydzień, to ja już będę, Monika może być z drugiej strony, bo ja będę kontynuował ten temat, który rozpocząłem w grudniu, co prawda wyszło coś innego, więc przerwaliśmy, ale wracamy do tego AI, czyli sztuczna inteligencja w edukacji, kreowanie materiałów wizualnych, czyli grafiki z wykorzystaniem AI już dla troszeczkę bardziej, ja bym powiedział dla średnio zaawansowanych, bo takie początki podstawowe były na poprzednim webinarze, można to odnaleźć na kanale YouTube Mentor System Audiowizualny, a za tydzień pokażę wam już takie bardziej skomplikowane rzeczy, pokażę wam jak mieć wpływ na to, co kreujemy i użyjemy naprawdę takich programów jak Leonardo czy na przykład Adobe Firefly, a nawet pokażę wam płatne oprogramowanie, które wygrało WordPress Photo, ale na razie nie zdradzam jakie, tak więc warto zajrzeć do mnie za tydzień. A póki co, Moniko, dziękuję, że jesteś z nami w nowym roku i oddaję ci głos. No bardzo dziękuję. Słuchajcie, jestem zaszczycona, bo kończyłam stary rok i zaczynam nowy rok z webinariami w mentorze, z mentorem. Więc no, to, co kończyliśmy w 2023 roku, muszę powiedzieć, że dużo tam się działo takich rzeczy, bym powiedziała, wyjętych z sytuacji trudności obserwowanych z dnia powszedniego, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, w ogóle w rozmowach z rodzicami, z pedagogami. Też byłam wśród trenerów edukacji włączającej, gdzie całe rzesze nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, specjalistów ze mną rozmawiało. I nie ukrywam, że wszyscy byliśmy dla siebie taką jedną wielką inspiracją. Stąd takie dosyć problematyczne tematy podejmowaliśmy, czyli troszeczkę chcieliśmy się przyjrzeć i nazwać, co jest trudne, co stanowi problem, gdzie te problemy są w kontekście edukacji medialnej, czyli w ogóle zaczęliśmy mówić głośno na temat tego, co jest ważne i ponieważ ja jestem pedagogiem specjalnym z wykształcenia pierwszego, to siłą rzeczy, choćbym nie wiem jak bardzo chciała być medialna, najpierw jestem pedagogiczna i w związku z powyższym, jakby to, co też Sylwester powiedział przed chwilą w zapowiedzi, no narzędziówkę zostawiam specjalistom tylko i wyłącznie stricte od tego, co od poziomu średnio zaawansowanego można z nimi rozmawiać, jak słyszycie, więc generalnie ja z kolei poruszam te obszary, które są taką jednocześnie dużym, szerokim obszarem rozwojowym w kompetencjach medialnych, owszem też, ale na pogranicy takiej trochę psychospołeczności, czyli takich kompetencji miękkich, kompetencji osobistych, kompetencji interpersonalnych, w ogóle kompetencji takich, że tak powiem, w interakcjach międzyludzkich i w rozwoju osobistym.
I ponieważ mówimy o małych dzieciach często, bardzo takim moim bliskim tematem od drugi rok już jest, chociaż nie, właściwie drugi rok to jest taki, że jest mi bliższy, bardziej bliskie przedszkole ze względu na to, że rzeczywiście jestem wśród przedszkolaków również, bywam regularnie. Natomiast od wielu lat prowadzę edukację medialną dla przedszkoli z różnymi programami. Ale to, co teraz można zebrać razem wzięte, to zaczęliśmy rozmawiać z rodzicami. I rodzice to nie są dzieci, rodzice to są osoby dorosłe, to są osoby, które są naszymi partnerami, albo naszym życzeniem, ale myślę, że również i rodziców życzeniem jest być partnerem w rozmowie z pedagogiem, z nauczycielem, dążyć do porozumienia. I zobaczcie, już w samym tym stwierdzeniu jest już bardzo dużo kompetencji, nad którymi trzeba pracować. No i teraz jeszcze do tego poruszamy bardzo ważne kompetencje, kompetencje medialne, które są w tej odsłonie XXI wieku, no bywają arcytrudne, ale są również arcyważne, bo od nich będzie zależała skuteczność, rozwój, więcej czerpanie niż popadanie w jakieś skrajności, które są na granicy zdrowia, a choroby często, bo też o takich aspektach mówiliśmy. Więc żeby teraz trochę z tym nowym rokiem spojrzeć na to trochę inaczej, to dzisiaj też oczywiście w temacie, przepraszam, jest, co bywa trudne, ale też się bardziej idziemy w kierunku rozwiązań, czyli trochę jakby znowu pogłębiamy coś, co uznałam, że jest no, też bardzo ważnym aspektem, który nie jest pierwszoplanowy, gdy mówimy o medialności, kiedy mówimy o kompetencjach medialnych, a jednocześnie ta druga odsłona, to drugie tło jest dosyć tutaj bardzo ważne. To, co uznałam, jak zwykle takie trzy punkty tutaj z mentorem, że tak powiem, uzgadniamy, które wyznaczają pewien, nie wiem, szkielet tego każdego spotkania, to są takie tematy. Pierwsze to jest codzienny trening STIK, a nasza uważność. I to jest bardzo ważna rzecz. Jedna to jest trening, na którym się za chwilę zatrzymamy. Druga to jest uważność, która jest szalenie ważna i dzisiaj bardzo też popularna, prawie że na równi, bym powiedziała, z tą medialnością. Drugi aspekt to, dlaczego ważne są granice i co powinni wiedzieć rodzice i dzieci. I to jest znowuż, słuchajcie, bardzo ważna sytuacja, ponieważ odnośnie umiejętności stawiania granic w ogóle powinniśmy dużo więcej rozmawiać, więcej rozumieć i więcej z tego stosować w codziennych sytuacjach. Z przeniesieniem w tym również na obszar kompetencji medialnych. I o tym będzie mowa. I trzecie to jest porozumienie dziecko-rodzic, nauczyciel w pracy STIK, a kształtowanie właściwych postaw w zakresie edukacji medialnej. No, słuchajcie, siłą rzeczy mówimy o edukacji, edukacja jest nadal osadzona w takim, że tak powiem, w relacji trzech stron, więc tutaj musimy dochodzić do porozumienia. I często brakiem kompetencji z różnych to powodów i na różnym poziomie osiągniętych są porozumienia bądź też brak tych porozumień. I myślę, że też często wynika to między innymi z tego umiejętności stawiania granic, tudzież braku granic, albo nieumiejętności ich egzekwowania wobec innych. I w tym również mówimy o granicach TIK. Znaczy, może samo TIK to nie, bo TIK jest akurat bardzo pozytywnym zjawiskiem, tak bym chciała je dzisiaj przedstawić, natomiast do tego, żeby móc w sposób właściwy i rzeczywiście zgodnie z celowością TIK-u gospodarować zasobami medialnymi, kompetencjami medialnymi, to trzeba mieć te wszystkie wcześniejsze, o których już dzisiaj przed chwilą wspomniałam. Z tego wyszedł taki temat. Edukacja medialna, czyli TIK na co dzień w rękach dziecka i rodzica,
to jest istotne. I co bywa trudne dla dziecka, dlaczego stawiamy granice, co powinni wiedzieć rodzice. W sumie to jest takie rozwinięcie właściwie trochę tego, o czym bym dokładnie chciała mówić. Czyli najpierw rodzice, a potem jednak praca nad dzieckiem wspólna. Taka byłaby z tego zasadność. No i o czym wszyscy powinniśmy wspólnie wiedzieć. Tutaj mamy, ponieważ mentor zawsze na koniec naszego zaproszenia, że tak powiem, skłania uczestników do dyskusji, to oczywiście będę zadawać pytania, jeśli ktoś z Was będzie miał ochotę na to, żeby coś napisać na czacie. Tutaj jest kilka osób z nami na Click Meetingu. To są te osoby, które otrzymają certyfikat, natomiast będzie troszeczkę inaczej z osobami, które po prostu live'a tylko oglądają i nie do końca mają dostęp tutaj do naszego pokoju, więc serdecznie zapraszamy. Niemniej jednak, gdyby ktokolwiek chciał tutaj do nas dotrzeć, jeśli chodzi o komentarze, to bardzo prosimy włączać się do tak zwanej dyskusji, próbować odpowiadać na pytania, bo to jest fajny też znak na to, że jesteśmy w dialogu. No i poniekąd uprawiamy wówczas relacyjny tik, korzystając również z takich umiejętności jak click meeting, jak połączenie, czy też na live możemy, że tak powiem, no, bardziej jednostronnie wysłuchacie, ale tak czy owak jest to jakieś dzielenie się pewnymi refleksjami, myślą, czy też wiedzą, jak to powiedział Sylwester, które doprawiam do wszystkiego tego, co później specjaliści od urządzeń i różnych takich tam medialnych specjałów w sposób techniczny opowiadają. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaka jest bardzo ważna, to czym jest trening? Skoro tutaj mówimy o codziennym treningu TIC, to najpierw się zastanówmy, to czym jest ten trening, do czego on ma służyć? Ja tutaj celowo wzięłam trening akurat piłkarzy. Po co trenują ci piłkarze? I co trenują piłkarze? Kto ma ochotę, słuchajcie, piszcie, bardzo was proszę, będzie o tyle żywiej i ciekawiej. Co możemy, po co trenujemy? Chcemy na pewno, będę próbować w tym czasie oczywiście już też pewne myśli zawierać, może was też zainspiruje do napisania dalszej części. Po pierwsze chcemy, żeby dzieci, nie wiem, w przypadku akurat sportów, no, były sprawne fizycznie, tak, wysportowane, ćwiczyły, ale też nie tylko po to. Ćwiczymy również po to, żeby miały, nie wiem, siłę charakteru, żeby byli wytrwali, żeby byli skorzy też do wysiłku, żeby pokonywali trudności, żeby potrafili się samodyscyplinować, żeby byli silni, żeby, nie wiem, umieli się komunikować, żeby byli zespołowi. Tam jest mnóstwo ukrytych kompetencji, które przy okazji treningu samej techniki piłki nożnej, czy piłki siatkowej, czy jakiejkolwiek innej dyscypliny sportowej, dzieci mają trenować. Samo to, że będą trenując, są bardziej, mają możliwość bycia najlepszym, albo byciem, graniem wśród najlepszych, stawaniem się coraz lepszym niż wcześniej, bo to jest łatwiej zaobserwowywalne, jeśli tak można powiedzieć, po prostu wieczorowe pory i po tym nowym roku, w Sylwestrze, nie ukrywam, muszę przewrócić do żywych i przebawiających. W każdym razie chodzi o to, żeby stawać się lepszym od tego, kim byliśmy ciut wcześniej, czyli po to trenuję, po to ćwiczę. Nawet jak chodzę na kurs tańca, to też chcę tańczyć coraz lepiej, coraz więcej figur, jakichś większych frykasów na parkiecie móc zastosować. Więc jakby to jest też, słuchajcie, taka bardzo ważna rzecz, po co trenujemy. No więc jeżeli trenujemy również TIC, a TIC to jest nic innego jak technologie komunikacyjno-informatyczne, czyli to jest umiejętność korzystania, przetwarzania informacji, selektywnego podejścia do informacji, dzielenia się informacją, wyciąganiem wniosków, stosowaniem poprzez dochodzenie, zaglądanie, umiejętności przetwarzania przez różne programy, aplikacje i inne narzędzia medialne, to po co jest nam ten trening? I to jest coś,
często, z czego nie rozumiemy, gdy jeśli dajemy dzieciom małym sprzęt, który polega tylko na tym, że oni tam strzelają i skaczą, to jest to usypianie tak naprawdę tych kompetencji, które daje taki rzeczywisty trening. W związku z powyższym, no tutaj bym chciała to mocno podkreślić. Co chcemy osiągnąć poprzez dawanie dzieciom dostępu do edukacji medialnej, tak, do sprzętu, do technologii w ogóle. No i druga rzecz to jest uważność. To czym z kolei będzie ta uważność? Teraz jest taka bardzo ważna i duża też, może nie tyle moda, moda to jest takie krzywdzące chyba słowo do określenia mindfulness, który uprawiamy, czyli inaczej uważność nasza na co dzień, umiejętność obserwacji, rozumienia siebie, wczuwania się w siebie, określanie swoich granic, nie wiem, dbanie o swoje poczucie dobrostanu. To wszystko się zgadza, ta uważność jest nam szalenie potrzebna. Pytanie. Czy jeżeli gramy w gry, jesteśmy uważni, czego one nas uczą, co one nam pozwalają przeżyć, czego doświadczamy w tym czasie takiego, bym powiedziała, wręcz wejścia w jakąś nierealną sytuację. I to jest też coś, co bym chciała dzisiaj mocno podkreślić w rozmowie z nami, po to, żebyśmy po prostu sami byli uważnymi, nie wiem, rodzicami, opiekunami, pedagogami, którzy coś dzieciom dają, bo te dzieci nasze jednak, szczególnie, że możemy ćwiczyć tak naprawdę uważność już od samego urodzenia, ale nawet treningi, bym powiedziała, się odbywają, już są dostosowane dla dzieci od drugiego roku życia i można w pewnym sensie na to wpływać, to a im dziecko jest bardziej bliższe edukacji, tym bardziej tego potrzebuje. Nie, to tak sobie pomyślałam, że o tym treningu uważności przez chwilę chciałabym porozmawiać. Bo chcemy widzieć dziecko, które jak na nas patrzy, to wiemy, że nas widzi, że wie, co czujemy, albo wie samo, co czuje, że rozumiemy się w komunikatach wymienianych między sobą, że współuczestniczy w sytuacji, którą właśnie zorganizowaliśmy, typu przyjęcie urodzinowe, albo nawet spotkanie, nie wiem, piknik, wycieczka rowerowa i cieszy się z tego tak samo jak my. Czyli krótko mówiąc, oczekujemy od niego pewnej postawy właśnie uważności. Ale też zobaczmy w takim razie, i to jest naprawdę z takim grubym przesłaniem, w zasadzie też dla nas, najpierw właściwie zajmijmy się sobą, bo jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, dzieci to jest taka, wiecie, tabula rasa, która się zapisuje pewnymi doświadczeniami, a te doświadczenia zależą od tego, co najbliższe otoczenie pozwala jemu doświadczyć, zrozumieć, usłyszeć, poczuć, zrobić, wykonać, nie wiem, przeżyć i tak dalej. W związku z tym zacznijmy od siebie, czyli żebyśmy mogli zobaczyć super zadowolone, otwarte, uważne dziecko, to najpierw sami musimy swoją postawą, swoim rozumieniem siebie i otoczenia i tego dziecka trochę jednak umieć wpływać na swoją uważność, w ogóle być uważnym. Natomiast gdy my, patrząc na trening, bo ja sobie popatrzyłam tutaj na przykład bardzo dobrą inspiracją, tylko nie wiem, jak to dalece jest czytelne dla was, ale wszystkie źródła, które tutaj podaję, to są źródła z różnych stron, które dotyczą tego, o czym mówimy. Czyli jest bardzo dużo, chciałam powiedzieć, źródeł, ciekawych artykułów, stron, programów treningowych, programów zajęć z dziećmi, programów dla rodziców, literatury, która zajmuje się uważnością, treningiem dzieci, ale również TIK-iem dzieci, ale będziemy do tego dalej zmierzać. To, co sobie dzisiaj chciałam mocno podkreślić i zauważyć, to w kompetencjach medialnych są nasze postawy. W kompetencjach medialnych jest również nasz stosunek do siebie i otaczającej nas rzeczywistości. Umiejętność wchodzenia i wychodzenia w pewien wycinek, że tak powiem, wirtualnych sytuacji. To jest również nasza kompetencja.
Więc spróbujmy się przyjrzeć treningom uważności dla dzieci, czyli co jest jemu potrzebne. Pierwsza rzecz to pytanie, czy w trakcie treningu dzieci, patrząc na TIC, czyli obcujące z medialnością, będzie potrafiło i czy zawsze tak jest, że skupia uwagę na danej aktywności, czyli wie, co robi, co właśnie się dzieje, jak długo się to dzieje. Skupia uwagę na tym, czym jest, czy tak dalece wchodzi na przykład w rzeczywistość gry, bo ja chyba najbardziej to mam na myśli, czy też w daną rzeczywistość tego, co ogląda w danym momencie, że się wyłącza z tu i teraz. Czy nadal otrzymuje, że tak powiem, kontakt z tu i teraz, bo jestem dzieckiem, które ogląda bajkę, jestem dzieckiem, które właśnie gra w jakąś grę. Polega to na tym, że to i odczuwam w związku z tym z tego przyjemność. Pytanie, czy tak jest i kiedy to dziecko traci ten kontakt i kiedy traci ten poczucie tej przyjemności. Czyli kiedy jest skoncentrowane na swojej działalności, na swoim otoczeniu. Drugie, czy obcowanie z TIC-iem, czyli ze wszystkimi tymi mediami i możliwościami technologicznymi, działa to na dziecko w sposób uspokajający, na ciało, na umysł, wycisza się. No i teraz to jest znowu taka sytuacja, gdzie często, o tym już mówiliśmy, na przykład daje się zaobserwować, że małe dzieci wymuszają na rodzicach, że nie będą jadły, jak nie dostaną tabletu z bajką. Jak tam nie będzie im coś skakać, grać i tak dalej. I wtedy dla świętego spokoju tak zwany rodzic daje ten tablet, daje tą grę, tudzież tam piosenkę, czy też bajkę i to dziecko wtedy rzeczywiście cicho je. I czy o to chodzi? Czy jednak jest to pewne pobudzenie, tak? Czy to jest ta sytuacja? To jest często zauważana sytuacja, natomiast czy to jest ta uważność i to jest to wyciszenie? No wiadomo, dzisiaj z perspektywy pedagogicznej no nie mogę powiedzieć, że tak, oczywiście, że nie. Jest to coś, co cały czas stymuluje układ nerwowy dziecka, mózg dziecka, receptory dziecka, tak cały czas bodźcuje. Ono jest na przykład tak skupione na bajce, że nie zauważa, że je, że nie zauważa, to jest jego rzeczywista sytuacja, że nie zauważa, że pije, nie wie w ogóle, co zjadło, co w tej chwili dostaje tak naprawdę do buzi, czy siedzi odpowiednio dobrze, czy krótko, czy długo, czy za ciepło, czy za zimno, w ogóle nie jest skupione tak naprawdę na swoim tu i teraz. I stąd jest to sytuacja, która oczywiście wymyka nam się spod kontroli, absolutnie to nie można tego jednego z drugim połączyć. Kolejna rzecz, która się wiąże z uważnością, a której często jest zaburzona w sytuacjach kontaktu dziecka ze światem medialnym, to jest, czy dziecko, to już zresztą trochę powiedziałam przed chwilą, czy dziecko jest obserwatorem i rozumie swoje emocje, czyli na przykład, gdy ma bajkę, w której jest jakieś mocne spięcie, jest jakieś mocne, nie wiem, napięcie wręcz, stres, tak, jakaś chęć wygrania, czy rozpoznaje, czy w jakiś sposób potrafi kontrolować też te swoje emocje. Nie, to, co już powiedzieliśmy też sobie, że dzieci, które przekraczają dozwolony czas na oglądanie, powiedzmy, bajek, to często popadają, obserwuje się stany agresywne, tak? I one po prostu nie rozumieją, skąd się to bierze. One nie rozumieją, że przekroczyły te granice. One też nie rozumieją, wyładowują pewną część przeżyć, które mają za sobą. Wynika to z pewnego poddenerwowania, tak? Z pewnego też, no i oczywiście nawyków, uzależnień i tak dalej. Więc jakby tutaj bym powiedziała, dlatego trzeba mówić o uważności, żeby wiedzieć, że jest pewna granica przyzwolenia na rzeczy związane jednak ze światem medialnym, co się mieści w kompetencjach, to musi wiedzieć rodzic, to są jego kompetencje medialne, które są z tego obszaru osobistych, że tak powiem, kompetencji, czyli takiego rozeznania, gdzie tą granicę dziecku postawić.
żeby nie dochodziło do sytuacji trudnych. Patrzymy dalej, to jest też już o tym powiedziałam, czy dziecko wtedy, kiedy przekracza granicę przyzwolenia, jakby też takiego zdrowego czasu bycia w tym obszarze tego TIC, tego wydania medialnego swojego dnia, powiedzmy, to czy jest obserwatorem, co się dzieje, gdzie jest. No tutaj już sobie, to ja już przed chwilą to powiedziałam właściwie, ale też się nie zastanawia, czy to jest przyjemne, czy to jest denerwujące, czy popada w jakieś skrajności emocjonalne, czy nie wiem, zaczyna się za bardzo, nie wiem, denerwować, niepokoić, czy może popadać w jakąś lękliwość, bo są różne sytuacje, które takie stany wywołują, tak? Jak ja sobie przeglądam czasami naprawdę, jakie są przerywniki, a nawet reklamy pomiędzy jakąś grą a grą, to powiem wam, że jestem przerażona tym, co te dzieciaki, w co grają i jak bardzo oparte są te gry na takiej huśtawce emocjonalnej. To jest przerażające, no ale jakby to ja wiem jako osoba dorosła, natomiast trudno oczekiwać od dziecka, żeby umiało powiedzieć, nie, ta gra jest dla mnie zła, albo ta gra jest dla mnie zbyt jakaś, albo przy tej grze, nie wiem, za bardzo się denerwuję i nie chcę tej gry, tak? Czasami jak się przekraczają swoje granice takich możliwości rzeczywiście psychofizycznych, swoich, emocjonalnych, to wtedy mówią, że nie chcą czegoś. Natomiast do momentu wytrzymywania w jakimś napięciu najczęściej brną w to dalej, tak? I to jest, zobaczcie, znowuż zaprzeczenie tego, co daje dziecku radość, co daje dziecku spokój, co daje dziecku taką komfort, strefę komfortu, że tak powiem, rozwojowego. I też jakby znowu dotykamy nadszarpnięcia, przejścia przez te przekroczenia granic przyzwolenia dziecka z powodu jego niezrozumienia sytuacji, natomiast za to przyzwolenia osoby dorosłej, czyli często rodzica. No i też dalej mówimy również o TIC-u, który jest, są to technologie informacyjno-komunikacyjne, czyli one są, na końcu na slajdzie będę miała takie podsumowanie, czyli definicję, to czym jest właściwie TIC, czemu on ma służyć. Ma on służyć między innymi wymianie, czyli konfrontacji, czyli również komunikacji na temat tego, co się wydarzyło i zaobserwowaliśmy to za pomocą mediów, różnych narzędzi tak naprawdę technologicznych. Więc pytanie, czy w jakiś sposób siedzenie sam na sam przy tablecie, przed komputerem, nie wiem, przy PlayStation powiedzmy, ja wiem, że to się dzieciom kupuje i ja wiem, że to dzieci robią, tylko to mi chodzi o granice. Czyli jakby chodzi o to, żeby to było w jakiś sposób relacyjne albo na tyle bezpieczne, żeby nie zaburzało relacji po zakończonej grze, dlatego że każda bezpieczna zabawa dla dziecka, tudzież aktywność powinna służyć do tego, żeby jednak nie była oparta na przemocy, żeby jednak bardziej uczyła kompetencji i była skierowana na akceptację, na tolerancję, na umiejętność, ewentualnie negocjacje, mediacje, ale jednak porozumienie. I tutaj taką ważną rzecz, i tu też jest bardzo ważna, uważność na co dzień dla dzieci, czyli mindfulness dla dzieci, jest program ze strony, z której tą żabkę zieloną tutaj sobie zapożyczyłam i jest rzeczywiście dla małych dzieci mindfulness jest oparty na programie zielonej żabki, co tutaj podaję jako inspirację, jako że nie jestem tutaj osobą, która ma za zadanie jak influencer reklamować cokolwiek i kogokolwiek, więc tego nie czynię, natomiast program zielonej żabki dla małych dzieci jest rzeczywiście takim programem inspirującym do tego, to gdzie szukać tej uważności, jak ją ćwiczyć, jak ją kreować. Tam są oparte, że tak powiem, bardzo ważne, wyznaczone jakby punkty, obszary rozwoju i myślę, że na tym można się oprzeć. No i przechodzimy teraz, słuchajcie, do
Słuchajcie, to jest takie powiedzenie Sylwestra Zasońskiego. I ja to po prostu przez te nasze wspólne webinaria zakupiłam. Drugi punkt. Dlaczego ważne są granice? Co powinni wiedzieć rodzice i dzieci? No i poszukałam, oczywiście znowu inspirując się kilkoma literaturami ogólnodostępnymi, czyli za pomocą waszej umiejętności przeszukiwania, korzystania z zasobów tikowych, możecie również do takiej literatury w internecie dotrzeć. Ja tutaj odnoszę się do strony, w której jest opisane między innymi to, na czym mi zależało, tak? Czyli mówimy stop. No i co to stop wywołuje? Jakie wy macie doświadczenia, gdy mówicie stop? Gdy stawiacie swój znak stopu. Jest to proste, jest to łatwe, jest to przyjemne, dobrze odbierane. Wszyscy się zgadzają, cieszą się, że no nareszcie stop postawiłaś. Czy to tak bywa, czy jednak nadal bywa to dla innych trudne? I kiedy to stop stawiamy? To są takie pytania, które chcemy, żeby nasze dzieci miały granice. A te dzieci są bezgraniczne, ale często jest też tak, że pierwsze granice stawiają właśnie nikt inny jak rodzice. I w momencie, kiedy jesteśmy w otoczeniu, w którym te granice są dużo bardziej poszerzone, czyli w jakiejś społeczności, w której dużo więcej można, bo nikt tego nie zauważa, co się dzieje, jakie to ma skutki, to jest nam trudno być takim radykałem, można powiedzieć, w wychowaniu swojego własnego dziecka w oparciu o nasz system wartości, ponieważ my częściej, szybciej stawiamy znak stop. I też tak jest w stosunku do naszych małych dzieci, które nie rozumieją, co to znaczy. To tak samo jest, jak wiecie, małe dziecko, jak chce się przytulić, to się chce przytulić i ono nie rozumie, że mama jest zła, że mama jest głodna, że mama pada, bo przyszła z pracy, bo coś tam, nie wiem, tysiące spraw. Natomiast i ono chce, tak? I nam jest też trudno wtedy odmówić, no bo jak się odmówię, no przecież wiadomo, że nie można odmówić dziecku przytulenia się, jakiejś czułości i tak dalej. W związku z tym jakby, i to jest też sytuacja graniczna, granice są takie, które wyznaczamy i są to często granice fizyczne i granice emocjonalne. Oczywiście to można poszerzyć, rozmienić na drobne i tego będzie dużo więcej, natomiast w takich dwóch najważniejszych aspektach chciałabym te granice ustanowić. Jak myślicie, granice fizyczne to czego będą dotyczyły w naszym życiu? Nie wytrzymam tych dwóch minut, na pewno nie będę czekać, nie da rady, ale będę mówić, możecie pisać. Słuchajcie, granice fizyczne są takie bardzo proste. To jest nasz dystans z rozmówcą, jak daleko on na przykład stoi. Czy się nawiązujemy kontakt fizyczny, nie wiem, przez podanie ręki, czy też nie. I jak nie nawiązujemy, czy to jest takie złe? No też nie. Czy patrzymy komuś prosto w oczy, czy też raczej jednak niekoniecznie. Z różnych powodów, z jednym tak, z drugim nie. Mamy tego świadomość. Czasem nas coś krępuje, a czasem ktoś przekracza nasze granice, bo nie wiem, poklepuje, gładzi nas po plecach, nie wiem dlaczego. No zdarza się. Ale mówimy o granicach takich, do których plus minus jesteśmy mniej lub bardziej przyzwyczajeni. Mamy też pewną typowość, bym powiedziała, lokalno-społeczną, tudzież taką społeczną, czy też grup, nie wiem, zawodowych, grup społecznych, w których uczestniczymy i po prostu są pewne konwenanse, które chronią nasze granice albo je wręcz narzucają i wtedy my te granice jakby no, respektujemy. Inaczej to przebiega w sytuacjach typowo rodzinno, że tak powiem, domowych, gdzie te granice fizyczne wiążą się no, z wieloma sprawami, jak będziemy blisko siedzieć, czy nawiązujemy te bliskie relacje, czy nie wiem, czy zawsze rozmawiamy.
w sposób taki, bym powiedziała, otwarto emocjonalny, tak, i w związku z tym w bliskim jakimś kontakcie też fizycznym. To są bardzo rzeczy, których do tej pory jakby widzicie, no, ta uważność nasza, no, nie była, nie mieliśmy na tym skupienia jakoś tak szczególnie. Każdy się wychował z nas w jakimś środowisku, w jakichś relacjach, w jakichś kontaktach bliższych lub dalszych i każdy je uznał za swoje własne, typowe, właściwe, dobre. Dopiero dzisiaj może z perspektywy osób dorosłych możemy się zastanawiać, co to dla nas oznacza, czy nam czegoś brakuje, czy chcemy coś dodać, czy chcemy coś ująć. Natomiast dlaczego ja tak mówię o tych granicach fizycznych osób dorosłych? Dlatego, że to my dajemy pewne wzorce tych granic fizyczności dla dzieci. No i teraz sytuacja z perspektywy dziecka. Jeżeli mamy sytuację, w której przyjeżdżają ciocie i wujkowie z daleka, no wiecie, z długim nosem, purchawym nosem, nie wiem, z jakąś tu dziwną, nie wiem, deformacją twarzy, nie wiem, czasami starością, z różnymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na odbiór dziecka, szczególnie gdy ma wybujałą wyobraźnię i nie chcieć wręcz bać się, na przykład nawiązać relacji fizycznej, czyli nie wiem, rzucić się w ramiona dziadka, babci, wujka, ciotki, osoby w ogóle tak zwanej przyszywanej ciotki i przyszywanego wujka. To są relacje fizyczne, ale to jest, ja teraz trochę oczywiście to przerysowałam i przejaskrawiłam dość celowo, natomiast słuchajcie, to są też sytuacje takie bardzo proste. Daj buzi babci, to podziękuj, to albo usiądź na kolanach do zdjęcia, albo nie wiem, podaj, albo bądź, albo usiądź przy, tak, albo nie wiem, stań obok. Często to jest coś, co my jako dorośli nie zauważamy, że może być problemem na przykład dla dziecka, a dziecko nie jest świadome też tego, że mogłoby odmówić. Bo konwenans tak zwany, że tak w naszej społeczności mówi, że słuchamy mamy i słuchamy taty i w związku z tym jakby do tego przystępujemy. Ja tylko o tym chcę mówić, nie, ja wiem, że to nie ma nic wspólnego za bardzo z TIC-iem, chociaż niekoniecznie, bo możemy pracować zespołowo i może tam być właśnie bardzo relacyjnie, wręcz bardzo można w bliskim kontakcie ze sobą pracować w związku z tym i to są też sytuacje, w których czasami jakieś dziecko nie będzie chciało pracować przy TIC-u, ale jednak zupełnie z innego obszaru, że tak powiem, problemów, tam będzie, że tak powiem, problem relacyjny. Więc mamy granice fizyczne i tylko jakby dlatego o tym opowiadam, żeby, bo tak trochę się umówiliśmy też zresztą z Sylwestrem, że będę mówiła o rzeczach około TIC-owych. Czyli nietypowość, nie to, że ktoś odmawia pewnej współpracy, pracy z konkretną, nie wiem, zespołowością, osobą, wykonania zadania poprzez taką współpracę, może wynikać z tego, że są tutaj granice pewnej na przykład fizyczności. Na razie to zostawmy. Często one wynikają z takiego przywiązania się też blisko do granic emocjonalnych. No bo mamy stosunek do różnych osób i z jedną jesteśmy bliżej lub dalej, natomiast nie umiemy, przepraszam, stawiać tych granic. I co więcej, częściej się zastanawiamy, czy moje zachowanie wywoła reakcję pozytywną czy negatywną w moich odbiorcach. Rzadziej się zastanawiamy, czy moje zachowanie chroni mnie przed negatywnymi wrażeniami w kontakcie czy tam w sytuacji, do której jestem właśnie wprowadzona. I mówimy cały czas o tych granicach w realnym świecie. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego o tym mówimy? Ano mówimy dlatego, że jak na przykład dziecko dostaje bajkę, której rodzic wcześniej nie zobaczył, a tam w fabule będą wydarzały się rzeczy, które są wiadomo imitacją pewnych sytuacji z rzeczywistości, zaczerpnięte, bo zazwyczaj scenariusze powstają, że tak powiem, na przykładzie sytuacji z życia wziętych, czy też będzie gra, która będzie miała bohaterów,
tudzież ich zachowania, które wywołują w nas pewne, przekraczają nasze granice emocjonalne, ale jednocześnie będzie grą od, nie wiem, od taty, od mamy, od babci, od dziadka, od kuzyna, od cioci, od przyjaciela, to ja będę w to grać, bo jestem dzieckiem, które nie rozumie, że ja mogę powiedzieć nie, że ja mogę powiedzieć stop. Że jeżeli mi to ktoś dał, kto był ode mnie starszy, który ja wiem, że trzeba go słuchać, to będę w to grać. I jakby tutaj chcę powiedzieć, że jak to wszystko, co się wiąże z taką naszą emocjonalnością, asertywnością w stosunku do siebie, w stosunku właściwie też i do siebie często, i do świata zewnętrznego, zobaczcie, jakie to jest ściśle związane tak naprawdę z tym, do czego czasem jesteśmy wrzuceni poprzez współuczestnictwo w sytuacjach nie tyle tikowych, bo tutaj to jest bardziej kwestia nauki i uczenia się, natomiast w sytuacjach typowo medialnych, czyli wejścia w świat wirtualny, cokolwiek by to znaczyło. I tak jak można, nie wiem, film wyłączyć i powiedzieć nie podoba mi się, tak często w grach nie potrafimy powiedzieć stop, idziemy dalej. I teraz chcę tylko podkreślić, że te wszystkie niepostawione stopy powodują wielokrotne przeżycie czegoś, na co nie byliśmy gotowi, na co nie, może nawet byśmy nie chcieli, no ale zostaliśmy w to trochę jakby, wiecie, wrzuceni, osadzeni, tak? I już nie wspomnę o tym, a tylko zapowiem, że czasem to się wiąże też z tym, że jak się nauczę przekraczać pewne granice, pozwalać przekraczać moje granice, to przenoszę to później do realu. I to jest taka kolejny slajd, który tutaj chciałam pokazać. Jest też bardzo fajna strona, która mi się spodobała, Akademia Mądrego Dziecka, ale to jest jeden z wielu przykładów tak naprawdę tych mądrości na temat wychowania dziecka. Na czym będzie polegało mądre dziecko? Mądre dziecko powie, nie, ja nie chcę podać ręki. Dzień dobry, dziadku. Ale nie będę się na przykład, przepraszam, bo za chwilę będzie dzień babci, dzień dziadka. Jakoś tak to mi wyszło, nie wiem, spontanicznie, zupełnie bez jakiejś intencji. Nie wiem, wujku, ciociu, Darku, Marku. Może tak być, że po prostu konkretnej osoby nie, że chcę się schować jednak za mamę, wyjść na dziwaka, to są moje emocje. A co my wtedy zrobimy jako osoby dorosłe? No osoby dorosłe powiedzą, no co ty, no nie dziwaku, no co ty nie znasz, no jak byłeś, jak się urodziłeś, to wujek Darek był ostatnio u ciebie. Wspaniale! Więc to jest super znajomy dla rodzica, natomiast to dziecko ma prawo do tych swoich emocji, ale chcę powiedzieć, że tak jak ma prawo do tych emocji w realu, ma również prawo do tego, co jest, że tak powiem, w tym świecie wirtualnym, a już mówiliśmy o zdjęciach, mówiliśmy o grach, mówiliśmy o, nie wiem, o bajkach zbyt długich i dość agresywnych, czyli mówiliśmy już o wielu sytuacjach, w których te nasze dzieci są osadzone. Już nie wspomnę o TikToku, o wszystkich, wiecie, youtuberskich, że tak powiem, wyczynach, filmach tak zwanych młodzieżowych, które często pokazują taką rzeczywistość, która jest dość celowo, i to my to wiemy często, przekracza granice tego, na co byśmy sami się zgodzili, a jednak młodzież, tudzież dzieci też w to brnie z przekraczaniem swoich granic. Dlatego to, jaki jest cel dzisiejszego webinaru, między innymi, to jest takie bardzo mocne wyczulenie nas wszystkich, żebyśmy czy w roli rodzica, czy w roli, nie wiem, sąsiada, takiego, wiecie, empatycznego, który współuczestniczy w wychowaniu tam, nie wiem, przyjaciół dzieci, to żebyśmy po prostu respektowali tę możliwość prawa do własnych odczuć i do własnego poglądu, do własnych granic, zarówno tych fizycznych, czasami mentalnych, ale przede wszystkim tych emocjonalnych. I to ma również związek z medialnością. Co dzieci powinny robić, albo rodzice z dziećmi, wtedy, kiedy powiedzmy
zauważamy jakiś spektrum zachowań, które mogą wynikać z przekroczenia ich granic, ich niegotowości, braku gotowości na pewne przeżycia, które już powiedzmy miały miejsce. I to, co my sami potrzebujemy zrobić, bo my jako osoby dorosłe wyznaczamy standardy dla dzieci. Musimy ustalić te standardy. Co jest standardem u mnie w domu, w mojej rodzinie, w mojej relacji, nie wiem, w mojej klasie, w mojej grupie społecznej, w której żyję, dla moich dzieci. To jest ważne, bo to jest określenie, to jest najbliższe, to jest pewna tożsamość moja z moim systemem wartości. To jest też bardzo mocno spójne w tym osadzone. I to jest dla mnie bezpieczne. Tam są moje granice fizyczne, mentalne, emocjonalne. Dlatego mój standard to jest coś, to jest moja strefa komfortu. Dalej, to jest bardzo ważne. Dzieci wiemy, że się uczą przez naśladownictwo. Komunikujemy swoje granice. Możemy porozmawiać, ale w tej chwili jestem zajęta. Jakbyśmy mogły się, nie wiem, usiąść sobie na przykład za godzinkę, zrobimy herbatkę i porozmawiamy, nie jest niczym złym. Natomiast często też taka sytuacja w szybkim wydaniu polega na tym, że jest, wiecie, bardzo szybka, krótka odpowiedź, riposta wręcz, emocjonalnie wcale nic nie załatwiająca, przekraczająca zdecydowanie granice, intencje osoby proszącej o audiencję i generalnie rzeczywiście tak to już bywa, że w tych sytuacjach jakby dochodzi wręcz do konfliktu, aniżeli do rozwiązania. No ale z czego to też wynika? No, takie pokolenie Y-ków, do którego się już przyznałam przy którymś webinarium wcześniej, po prostu takich rzeczy się nie uczyło też nigdy. I to, że jako dorośli będziemy popełniać błędy, że będziemy czasem nieuważni, że nie będzie to takie oczywiste i proste dla nas, bo nasze często dzieci rodziców nieasertywnych są dziećmi również o braku asertywności, dlatego że się nie miały od kogo nauczyć stawiania granic, komunikowania granic, nie ustanawiało swoich standardów. No i co więcej, nie nauczyło się żadnych technik wzmacniania tych granic. A kiedy my je wzmacniamy? Wzmacniamy między innymi, oprócz tego, że wiadomo, że każdy trening, od którego dzisiaj zaczynaliśmy webinar, wzmacnia pewne umiejętności, a wręcz rozwija je, to przede wszystkim, wiecie, no po co piłkarze grają, ćwiczą, oni naprawdę się muszą bardzo mocno tam namęczyć na tym boisku, zresztą nie tylko piłkarze, wszyscy sportowcy, ale wszyscy to robią po wygraną. I tak samo jest z tymi naszymi granicami, z tą naszą asertywnością, z tym stawianiem granic. Jeżeli trenujemy coś i chcemy wyćwiczyć pewną umiejętność, musimy też ją nagradzać. Czyli za każdym razem, gdy nam coś się uda, gdy coś robimy, trzeba też dziecku komunikować, że to z tego jest nagroda, bo bardzo ładnie, bo bardzo dobrze, bo dziękuję ci, że ja przynajmniej wiem, co czujesz. Dobrze, że mi o tym powiedziałeś, tak jest dużo lepiej. Ja teraz wiem, że powinnam coś przemyśleć i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie jest tego bardzo dużo w tym zakresie. I teraz uwaga, w realu tak. Gdy nie ma pewnych granic postawionych i nie ma właściwego treningu, to dziecko również nie będzie umiało przestać w tym świecie nierealnym, czyli w tym wirtualnym, postawić sobie właściwy granic. I to są pewne, to mówimy o takich zagrożeniach, że dzieci mają dostęp do niechcianych przez nas, powiedzmy, portali, informacji, że wiecie, tak naprawdę my możemy wyłączać im różne rzeczy, a oni jak będą chcieli, to i tak znajdą do tego dostęp. Te granice nie mogą być tylko w nas i nie mogą być zewnętrzne, to muszą być umiejętne granice stawiania sobie przez dziecko i to dziecko musi się z nimi utożsamiać, z tą granicą, którą sobie postawi, będzie jej pilnować. Inaczej tego raczej tutaj bym powiedziała, że nie wypracujemy. No i teraz, drodzy rodzice i wszyscy inni, mamy na to trzecią płaszczyznę, którą jest szkoła, przedszkole, w której jest, że tak powiem, dochodzi jeszcze do tej relacji nauczyciel.
i marzeniem nas wszystkich, bo ja mówię jako trochę jako rodzic, ale również jestem w zawodzie nauczyciela, w związku z czym jako nauczyciel marzeniem jest relacyjne porozumienie, czyli wspólny pogląd na sukcesy, na rozwój dziecka i na kształtowanie właściwych postaw. Zaczęliśmy od rodziców trochę mocno, ale to chodzi bardziej o takie, wiecie, o ten kontekst społeczny, czyli to najbliższe otoczenie. To będzie również brat, siostra, wujek, dziadek i wszyscy inni, którzy są najbliżsi, którzy będą również te granice pielęgnować. One są dla nas bardzo ważne. Dziecko bezpieczne ma być we własnym poczuciu i bezpieczne również w naszym poczuciu, a spójne jest to tylko wtedy, kiedy to ono uczy się od nas, a nie od innych, którzy będą pokazywać zupełnie coś innego. No i teraz patrzymy sobie na środowisko, zakładając, że dziecko jest w jakimś spójnym środowisku, również w szkole, to w takim razie to czego się to dziecko może nauczyć wtedy, jeśli chodzi o kształtowanie tych właściwych postaw w zakresie edukacji medialnej? No może się uczyć tego, że będzie miało dostęp też do TIK-u i na przykład ja rzeczywiście też pracuję z młodzieżą i bardzo staram się, żeby pokazywać aspekt z jednej strony normalności w użytkowaniu na przykład telefonu podczas zajęć, ale w tym również tabletu albo innych mediów, które nam służą temu, żeby korzystać do tego, żebyśmy, nie wiem, się rozwijali, żebyśmy mogli mieli dostęp do informacji, żebyśmy mogli się dzielić. Jeżeli grać, to też można nie tylko grać w takie gry, wiecie, ogólnodostępne, tylko można czegoś celowo wyszukać. I to jest właśnie dla mnie taki TIK, który tutaj specjalnie trochę zaczerpnęłam z mojej Bambino, która też się zajmuje między innymi kształtowaniem kompetencji medialnych, ale cóż to oznacza? TIK to są technologie informacyjno-komunikacyjne, czyli dbamy o to, żeby dziecko miało dostęp do informacji, umiało je selektywnie wybrać, przetworzyć, podzielić się nimi, czyli skomunikować się później na podstawie tych informacji, do których miało dostęp. I wyszukiwać takie, które są właściwe, a nie jak każdych jednych, byle jakich, bądź co bądź. Więc i oznacza też ten skrót taki sposób nauczania, który odbywa się przez komunikowanie, przetwarzanie, gromadzenie, przesyłanie informacji w postaci elektronicznej. Czyli krótko mówiąc, to, że się uczymy digitalizować pewne rzeczy, czyli na przykład skanujemy, robimy zdjęcia, przesyłamy zdjęcia, obrabiamy je na przykład w kanwie w postaci później, nie wiem, widokówek, tudzież zaproszeń, jest to również TIK. Jeżeli przetwarzamy informacje typu mamy, nie wiem, mapę, dane z mapy, mamy Google Map chociażby, tak? Mamy pewne dane, które ucząc geografii mogę powiedzieć, że też fajnie dzieciaki na tym pracują, to przetwarzanie pewnych danych, czyli mapa często, ja dużo więcej muszę uczyć dzieci zaglądania do mapy wydrukowanej, aniżeli do Google Map, bo tam od razu by chciały pracować, natomiast czy umieją na tym pracować i czy umieją wyszukiwać właściwie informacje, to już jest zupełnie inna kategoria umiejętności. Zatem, czyli tutaj jeżeli zaglądamy nawet do telefonów, do smartfonów, do tabletów, do tablicy, nie wiem, komputera, to też uczymy się ustanawiać kryteria, wyznaczać trasę, patrzeć na dane geograficzne, obserwować, nie wiem, wpisywać nazwy własne geograficzne i tak dalej, i tak dalej. To jest, zobaczcie, to są kompetencje, które służą przetwarzaniu, ale również komunikowaniu, gromadzeniu, przesyłaniu dalej informacji, jeżeli będziemy się tą informacją oczywiście dzielić. I to, co jest ważne, to w szkole się odbywa to w sposób gremialny, bym powiedziała, tak, czyli zawsze jest jakieś, więcej jest osób, zawsze jest to jakaś konfrontacja, jest uczestniczenie w sytuacji, zobaczcie, to jest bardzo istotne w kontekście uważności i treningu. Jest to wielokrotnie powtarzane w ciągu roku szkolnego, jednocześnie jest to sytuacja, w której
wiemy, że używamy pewnych narzędzi TIC-owych do tego, żeby nabyć pewne kompetencje, ale jesteśmy uważni w tej sytuacji, bo mamy ograniczony czas, mamy określony cel, mamy sytuację komunikacji i uczestniczenia z innymi. I to jest rzeczywista sytuacja, w której się na chwilę zanurzamy w pewny obszar, że tak powiem, internetu, tudzież technologii, bierzemy to, co chcemy i przechodzimy do dalszego życia w świecie realnym. I nadal możemy być uważni z poszerzoną wiedzą o świecie w tym akcie, że tak powiem, korzystania właśnie z zasobów TIC-owych. I temu służy technologia, powinna przynajmniej służyć umiejętność pracy w szkole z uczniami. Gdybyście zapytali Sylwestra, co robi tam, czaruje z tymi swoimi średnio zaawansowanymi, na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym, to wiecie, wszystkie drukarki 3D, wszystkie te sztuczne inteligencje, nowoczesne technologie, IT szeroko rozumiane, mi nie będzie to może aż tak koniecznie bezwzględnie potrzebne, natomiast gdyby przyszła taka potrzeba, to ja wiem, że będę musiała się nauczyć, o co ja chcę, zapytać takiego na przykład specjalistę Sylwestra, co chce osiągnąć, jak to zamówić, co będzie temu potrzebne, żeby dobrać pewne kryteria ku temu, żebym ja była zadowolona z ostatecznego efektu. To jest również moja wiedza i kompetencja, którą muszę zdobyć po to, żeby wiedzieć, jak rozmawiać. Czyli krótko mówiąc, zobaczcie, to jest cały czas obszar tak naprawdę kompetencji medialnych, ale jak dalece musi on być świadomy, świadomy, uważny, taki, który poparty jest takim świadomym używaniem tego. Natomiast niebezpieczeństwa są wtedy, kiedy są poza naszym obszarem świadomości, poza naszą uważnością, poza naszą asertywnością na pewne sytuacje, ponieważ to prowadzi zawsze do złych, po pierwsze, nawyków. Złe nawyki, no wiecie, błędy też jest trudniej poprawić, jak już zaczynamy źle pisać, to jest trudniej nam to wykrzewić niż nauczyć się od nowa czegoś, więc tak to jest też z nawykami. Jak nabędziemy złych nawyków, to będzie nam trudniej się nauczyć czegoś, poprawiać to, aniżeli gdybyśmy się od razu uczyli w tego w sposób właściwy. Dlatego wydaje mi się, że tutaj też należy o tym właśnie bardzo dużo rozmawiać. Na koniec zostawiłam sobie takie, z takich kilka slajdów, które są z ostatnich zatrważającego, na właściwie kończącego 2023 rok webinarium ze mną, ale tylko chciałam Wam powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne. Trzeba mówić o uważności, trzeba mówić o treningu, trzeba mówić o tu i teraz i asertywności, trzeba się nauczyć mówić stop i stawiać granice sami, po to, żeby dzieci się tego mogły nauczyć, a dwa, uczyć dzieci stawiania granic i my musimy osoby jako osoby dorosłe respektować to, czyli dawać dziecku szansę powiedzenia nie, nie chcę, nie teraz, no nie w każdej sytuacji, tak no powiedzmy, ale często jest to sytuacja, która no jakby, no wiecie, jednej z drugą nie da się porównać, natomiast dawać dziecku czas na to, żeby zrozumiało kontekst sytuacji polecenia, komunikacji, naszego stop, tudzież jego stop, poddawania się pewnym mediacjom. No i tutaj się otworzy kolejny obszar, nad którym bym się chciała pochylić, oczywiście nie wykładając mediacji w następnym webinarium, natomiast mówić o mocy mediacji w kontekście pracy z dzieckiem, kiedy no jednak musimy ustalać te granice, tak? To porozumienie też w jakiś sposób musimy osiągać. Dzisiaj była mowa o tym, nad czym, do czego dążyć, na co zwracać uwagę, natomiast moc mediacji, czyli szukania rozwiązań, wtedy kiedy musimy uczyć się z dzieckiem, że tak powiem, stawiać te granice, myślę, że będzie też ciekawym odcinkiem w następnym wydaniu. Natomiast powiem dlaczego. Dlatego, że często jako osoby dorosłe unikamy pewnych sytuacji, które są dla nas trudne.
często to jest tak zwane zamiatanie pod dywan. Ile macie dywanów i pod ilu już tam jest dużo takich, wiecie, zakopanych, zagruzowanych, zaśmiecionych, że tak powiem, rzeczy, takich, które nas przerastały w danym momencie. Natomiast spójrzmy na dane statystyczne. Ponad 60 uczniów wie, że ich rodzice nigdy nie sprawdzali ich jakby czasu albo czasu korzystania, że tak powiem, buszowania w sieci, albo nie mówili o tym, w jaki kiedy jest to odpowiedzialne, bezpieczne. 10% rodziców nie wiedziało w ogóle o życiu cyfrowym swoich dzieci. Czyli są to oczywiście jakieś wybiórcze dane, ale nawet gdyby się na tym oprzeć, to słuchajcie, to są dane z polskich badań tworzonych przez młodych cyfrowych, czyli uczniów pewnej społeczności szkolnej. Spójrzmy dalej, jakie były dane, które były ważne. Mówiliśmy o granicach dzisiaj, to tylko przypomnę, że zalecenia WHO, czyli Ogólnoświatowej Organizacji, Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, jakie są granice w sensie bezpieczeństwa dla dzieci. I oczywiście tutaj znowu mówimy o indywidualizacji, personalizacji, czyli każde dziecko jest inaczej skonstruowane, są różne sytuacje i trzeba do niego to dostosować, natomiast wytyczne są takie. Dzieci powyżej drugiego roku życia maksymalnie 15 minut dziennie, czyli praktycznie czasami dosyć selektywnie wybrana bajka, bo bywają bajki dłuższe. Druga, w wieku przedszkolnym 30 minut dziennie. Bardzo często słychać od dzieci, od rodziców dzieci przedszkolnych, że no godzinę ma. Godzinę. Czyli to nie wynika z tego, że ten rodzic chce źle. Często chce sam już, nie wiem, albo ugotować zupę i podać do stołu, albo po prostu chwilę odsapnąć. To wynika z uważności na swoje potrzeby, natomiast z braku uważności na dziecko, bo to dziecko mogłoby się równie dobrze czymś innym zająć. Natomiast 30 minut dziennie w wieku przedszkolnym, maksymalnie 2 godziny dziennie w ogóle, czyli jakby oczywiście mówimy tutaj o przerwach. I następne rzeczy, dzieci w wieku od 2 do 6 lat przed ekranem nie więcej niż 20 minut dziennie mogą spędzać, tak, czyli mówimy o tym, że też do drugiego roku życia dzieci nie powinny w ogóle mieć kontaktu ani z komputerem, ani ze smartfonem, ani z grami, najlepiej też i z telewizją, co bywa trudne. Dlaczego to bywa trudne? Dlatego, że to jest niezrozumiałe. Dlaczego? Bo nie wiemy o tym. Nie wiemy, jakie są tego skutki i nie wiemy, że jakby coś innego teraz jest, no nie tylko trendy, ale zasadne wręcz. Trendy jest często zasadne, wynika z naszych potrzeb, ale też braku, wynika to z braku uważności na siebie i na najbliższe nasze otoczenie. Patrzymy dalej, dzieci w wieku 6-12 lat maksymalnie 1 do 2 godzin dziennie, 13 rok życia 2 do 3 godzin dziennie, przepraszam. Natomiast dzieci dopiero właściwie od 6 roku życia mogłyby w ogóle bawić się w gry. No tutaj jeszcze jest wideo, no ale rozumiem, że to chodzi o w ogóle gry. Natomiast wiecie, to jest taka skala, gdzie jak ja rozmawiam z rodzicem dziecka 5-letniego, to dziecko gra w gry no od 7 roku życia, no ale proszę pani, no przecież to jest chłopak, a chłopak no musi grać, no być wojownik. Więc jakby to nieważne, że to dziecko jako nawet chłopak ma prawo do kształtowania sobie stopniowo pewnej dojrzałości emocjonalnej na różne sytuacje. Chłopak też. I to nieprawda, że chłopaki nie płaczą, pamiętajcie przecież. Więc patrzymy, dziecko to dziecko, tak? I tutaj jakby to jest bardzo ważne. I teraz uwaga, jeżeli nie będzie naszej uważności, odpowiedniego treningu i asertywności w realu, to nie pojawi się to również w życiu wirtualnym i będzie to stanowiło problem przekraczania granic również właśnie w edukacji, w tym świecie medialnym.
Skutki, to już o tym mówiliśmy, czyli do czego mamy nie doprowadzać. Zacznijmy być uważni. Mamy, bo nam jest później trudno rozmawiać jako rodzice, czasem nam jest, nie wiem, czasem wstyd, czasem nadal nie rozumiemy, że to jesteśmy współodpowiedzialni za to, natomiast obarczamy dziecko winą, że coś tam, że nie robi, nie jest takie, nie zrobiło, i tak dalej, i tak dalej. I to się pogłębia. Natomiast rodzice, mili drodzy, pedagodzy również, pamiętajmy, że trzeba szukać rozwiązań nowych. Tym razem trendy okazuje się bardzo zbawienne, żeby nie było problemów z koncentracją uwagi, bardzo często występujące zaburzeń snu, które też często już u dzieci przedszkolnych występują. To jest w ogóle przestrzeń straszliwie zaniedbana, żeby dziecko mogło być zmotywowane, musi czasem powiedzieć nie, żeby mogło czasem inaczej też kiedyś indziej powiedzieć tak. I trzeba słuchać tego dziecka, poczucie własnej skuteczności i siły woli. Muszę być gotowa na pewne przeżycia, żebym mogła wiedzieć, gdzie jest moja granica. Bez tego jestem bezwolna, jestem nieskuteczna, bo jestem poddana, płynę z prądem nieswoim, pewnych zachowań, pewnych doświadczeń. To się przekłada, wiemy, że psychę przekłada się na somę. Często może powodować, wywoływać pewne efekty również motoryczne, czyli mamy zaburzenia motoryki małej, czyli nie wiem, czy też dłużej, wady postawy, nadwagę, nadmierne jedzenie, tudzież brak jedzenia. To są zaburzenia, często są podłożem właśnie pewne zaburzenia emocjonalno, powiedzmy psychiczne. Nie znaczy, że zawsze oczywiście. Brak zażyłych więzi z bliskimi, izolacja, samotność, depresyjność i lęki. Słuchajcie, ostatnio też tutaj akurat nie będziemy o tym mówić i w ogóle to nie jest temat akurat na edukację medialną, ale trzeba oszczędzać sobie sytuacje z przekraczaniem swoich granic i pamiętajmy, że między innymi brak więzi, izolacja, osamotnienie towarzyszy również w środowisku zmanipulowanym. Depresyjność to już jest jakby stan którego organizmu, którego granice zostały wielokrotnie przekroczone. Lęki to jest coś, czego myślę, że nikt by nie chciał doświadczać. Dzieci doświadczają, ale wiecie, ja już od małego, od małych, od grupy przedszkolnej jestem w stanie wskazać próby manipulacji. Skąd się one biorą? Tam są dzieci, które są najczęściej nieskażone niczym, poza tym, że są to dzieci, które wyszły z jakichś środowisk. Jeżeli dziecko czegoś dokonuje, w jakiś sposób próbuje wywrzeć na kimś innym presję i coś osiągnąć w sposób manipulacji, to znaczy, że jej również doświadcza często. I to jest też coś, na co ani my, ani dzieci inne nie powinny mieć zgody. Ale też jakby często może też to wynikać i pytanie, czy, i dlatego jest nasza uważność tutaj osób dorosłych bardzo istotna, czy w jakiejś grze nie są na przykład, czy bajce stosowane takie techniki, które dosyć sprytnie rozwiązują pewne sytuacje, ale z przekroczeniem granic innych bohaterów. To jest też coś, co zalecam do tego, żeby na to zwracać uwagę. I jeszcze jedna rzecz, taka zobaczcie, całkiem pospolita bym powiedziała sytuacja, która się zdarza. No każdy tu odpoczywa, każdy szuka siebie. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy wzorcem do naśladowania. No więc ostatnie pytanie, bo ostatnie minuty chyba już mam tylko, bo i tak już przekroczyłam naszą godzinę. To czemu ma służyć porozumienie, które będzie respektowało dziecka granice, granice fizyczne, granice emocjonalne, umiejętność, asertywność, uważność kształtowało poprzez naszą umiejętność również uważności dziecka i jak to osiągnąć. To jest dziecko szczęśliwe, to jest dziecko otwarte, to jest dziecko wolne, to jest dziecko niezmanipulowane, to jest dziecko, które po prostu wie,
że może się godzić, może mówić nie, które może być gotowe lub też niegotowe na pewne i relacje, i działania, i przeżycia, i doświadczenia, nie tylko w realu, ale również i w sytuacjach medialnych, o ile zostało ono, że tak powiem, we właściwy sposób ukształtowane, natomiast nie ma narzuconych, tudzież właśnie bez żadnego kryterium doboru, przyzwolenie na wszystko powoduje ogrom niebezpieczeństwa dla tych dzieci i na pewno nie wynika z uważności, czego życzę nam, żebyśmy w sposób naprawdę bardzo uważny, właśnie czerpiąc z naszych kompetencji osobistych, z naszych kompetencji społecznych, z naszej mądrości życiowej, byli świadomymi osobami, czyli mistrzami dla naszych dzieciaków, które są po prostu, no mają to, co jest takie dosyć istotne, tak? Małe dzieci imitują, naśladują dorosłych. Wszystko to, co stanowi później dla nas jakiś problem do omówienia, do, nie wiem, naprawienia, zacznijmy od siebie. I nie jest to absolutnie sesja terapeutyczna, która ma to o tym mówić, tylko bym powiedziała, że długo się o tym nie mówiło w sposób otwarty i dlatego trochę jakby z pełną odwagą przy okazji edukacji medialnej poszerzam to o tą kanwę, że tak powiem, tudzież o ten kolejny krąg wtajemniczenia, który jest tłem do kompetencji medialnych, czyli kompetencji osobistych i społecznych, a które jednak dosyć mocno rzutują na kształtowanie kompetencji medialnych naszych dzieci, które dopiero wszystkiego się uczą. I z tym namaszczeniem, Sylwestrze, wzywam Cię, co by się móc pięknie pożegnać, bo powiem Wam szczerze, że ja tak czasami będąc na takiej granicy no tego, co się wiąże z medialnością i zawsze Sylwestra pytam, czy to może być, to opowiadam o rzeczach, które no jak widzicie najbardziej medialne nie są, ale jednak stanowią o tym, jaka jakość w tej medialności nasza jest. No i życzę co? W nowym roku nam coraz więcej uważności, to jest dobre dla nas wszystkich, ale też dużej jakości medialnej w tej nowej odsłonie nowego roku, no, we współpracy z mentorem, z Centrum Doskonalenia Edukacji w Kaliszu, ze mną, ze Sylwestrem i tak dalej, więc ja już słuchajcie, poezję uprawiam, Sylwestrze przyjmij. Ale Monika się rozgadałaś dzisiaj, ale jak zawsze. No tak, tyle razy właśnie. Tak, mówię, tak jakoś już włączyć, czas ale skończyć. Ale dobrze, no to przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za otwarcie tej sesji, ja tylko przypomnę, z Moniką spotkamy się w marcu, 11 marca, certyfikat macie wysłany na czacie, na linku, ci, którzy oglądają nas na Facebooku, Mentor Systemy Audiowizualne, tam pod transmisją znajdziecie również link do certyfikatu, zapraszam do siebie za tydzień w poniedziałek o 20. AI, grafiki i te sprawy naprawdę, jeżeli was interesuje, wielokrotnie, słuchajcie, mi już się przydało, tak naprawdę zamiast szukać czegoś po internecie, czy to ma prawo, zezwolenie do użytku, czy nie, to sam sobie różne takie rzeczy tworzyłem i naprawdę nieźle. Ostatnio, słuchajcie, kolorowanki nawet robiłem, genialne po prostu, nowe logo mam, zaprojektowałem sobie po latach logo i też pomogło mi w tym sztuczna inteligencja, tak więc warto, bo naprawdę ta celowość, to chyba przede wszystkim przy edukacji medialnej jednak ta świadomość tej celowości też odgrywa pewną rolę, jeżeli o to chodzi. Wam życzę z nowego roku, bo tak jak już Monika zaczęła te życzenia, no to dobra, to ja Wam życzę, żeby te podwyżki były w marcu. Każdy pewnie na to czeka i to jest chyba najważniejsze z życzenie. Z wyrównaniem. Z wyrównaniem, tak powiedziano. No i siły na końcówkę pierwszego semestru, bo każdemu z nas będzie tej siły zapewne teraz potrzeba. No i miejmy nadzieję. Do zobaczenia. I cytując mojego ulubionego youtubera, influencera technologicznego, niejakiego Klawitera, powtórzę to, co zawsze mówi, znośnego tygodnia Wam życzę. I dziękujemy jeszcze raz za dzisiaj. Dziękujemy bardzo.